Szanowni Państwo, jest wtorkowy wieczór, a jak wtorkowy wieczór, to kobiece historie. Kobiece historie, ale nie tylko dla kobiet. Zapraszamy wszystkich słuchaczy. Rozmawiamy o inspirujących postaciach z przeszłości, ale też o kobiecości w teraźniejszości. A moim dzisiejszym, moim i Państwa gościem jest Katarzyna Michalczak, czyli redaktorka Kosmosu dla Dziewczynek. Dzień dobry. Dzień dobry, Państwu. Ja zaprezentuję Państwu ten magazyn. Tak wygląda Kosmos dla Dziewczynek. I jak już z panią Katarzyną sobie rozmawiałyśmy, to ustaliłyśmy, że jest to magazyn, którego potrzebowałyśmy, jak były małe, ale niestety wtedy nie było. Czy to był wasz pomysł, że robicie coś dla siebie sprzed lat? Ja mogę się wypowiadać trochę w imieniu osób, które stworzyły Kosmos dla Dziewczynek, dlatego że mnie przy tym akurat nie było. Natomiast znam tę historię i wiem, że moje koleżanki z redakcji i z fundacji Kosmos dla Dziewczynek stworzyły Kosmos przede wszystkim dla swoich córek. Dlatego, że w tamtym czasie ich córki były w wieku tak zwanym przez nas kosmosowym, czyli przekroczyły szósty rok życia i mamy, chcąc pomagać córkom się rozwijać, szukały jakiegoś ciekawego, fajnego magazynu na rynku. No i okazywało się, że na jaki by nie trafiły, to ten magazyn tak naprawdę w sposób czy bezpośrednio wprost, czy ukryty, kierowany był do chłopców. I dla dziewczynek zostawały tylko takie treści, które były zupełnie niewystarczające, które skupiały się wokół tego, żeby być ładną, pomagać i ewentualnie interesować się lalkami. Dlatego właśnie moje koleżanki, które część z nich już nie pracuje z nami, ale część z nich jest i właśnie nawet jesteśmy razem w redakcji, bo redakcja jest takim trzonem naszej fundacji, stwierdziły, że tak, zakładają pismo dla dziewczynek, które będzie nazywać się Kosmos, żeby oddać to, że dla dziewczynek dostępny i otwarty jest cały kosmos możliwości i świata. Czy macie wybraną, macie stworzony taki profil waszej czytelniczki? Tak, mamy. Myślimy o naszej wyobrażonej odbiorczyni, ale raczej skupiamy się na tym, jaki sam kosmos jest. I mamy bardziej stworzone takie DNA naszego pisma, które zawiera też taką trochę postać, która mówi do dziewczynek, oczywiście wyobrażoną, jakąś metaforyczną, która nam pozwala łatwiej odpowiadać sobie na różne pytania, rozwiązywać jakieś dylematy, jeżeli się pojawiają, czy chcemy coś zamieścić, czy nie chcemy, w jaki sposób. Dlatego, że oczywiście też myślimy o wyobrażonej czytelniczce, natomiast bardzo chcemy się skupiać na tym, żeby pamiętać, że dziewczynki są bardzo różne i żeby właśnie obejmować tę ich różnorodność. Dlatego my chcemy kierować nasze pismo do dziewczynek, zarówno tych, które pragną przygody, bo przed chilą właśnie przed wejściem na antenę mówiła pani, że podoba się pani, że kosmos jest taki o przygodzie i nam się to też bardzo podoba i bardzo chcemy właśnie iść w tym kierunku. Jednocześnie i chcemy właśnie zadbać o te dziewczynki, które chcą tej przygody, chcą odkrywać, poznawać, doświadczać i to jest i chcą, przede wszystkim potrzebują się dowiedzieć, że to jest jak najbardziej dla nich dostępne, właśnie dlatego, że są dziewczynkami. A jednocześnie jak najbardziej chcemy też objąć naszym przekazem dziewczynki, które akurat mają inne zainteresowania czy potrzeby, które bardziej stereotypowo chcą ładnie wyglądać, skupiają się na tym, żeby się kimś opiekować, chcą sobie po prostu cichutko przebywać i nie wiem, coś czytać, czy się czymkolwiek innym zajmować. I tym dziewczynkom też mówimy, możesz być taka, jaka chcesz, możesz robić to, co chcesz robić i właśnie na tym polega życie, żebyś odkrywała siebie i jeżeli odkryjesz, że uwielbiasz się malować, to okej. Bardzo mi się też właśnie podoba to założenie, że szukaj siebie, bo często wpadamy w pewne role, już abstrahując od tego, że te role są nam dedykowane przez kulturę i później społeczeństwo nam bardzo wyraźnie mówi rób to, rób tamto, to często nie mamy czasu na to, żeby odkryć siebie, na to,
co tak naprawdę, gdzie jest nasze serce, gdzie jest nam bliżej. I bardzo mi się też podoba właśnie stworzenie przestrzeni, gdzie te różne swoje zainteresowania można sprawdzać, można odkrywać. Przyznam szczerze, że jak przekartkowałam sobie teraz kosmos, to poza wspaniałą szatą graficzną, naprawdę, to są przepiękne rzeczy, bardzo mi się podobało i od razu rozbłysło mi oko do tutorialu, jak zrobić pochodnie. W sensie, no, to są rzeczy, które bardzo chętnie podejrzewam i które dają też przestrzeń na to, żeby w interesujący i rozwojowy sposób spędzać czas ze swoimi córkami. Tak, nam też bardzo zależy na tym, żeby właśnie zdejmować z dziewczynek takie właśnie też stereotypowe założenie, że dziewczynki się boją, że są bardziej ostrożne od chłopców, że chcą uważać. I właśnie my chcemy im powiedzieć, jeżeli tylko masz ochotę zrobić sobie pochodnie i wyjść przed dom i po prostu sprawić, że zapłonie ten przedmiot, oczywiście w sposób bezpieczny, kontrolowany, ale jeżeli masz ochotę, to zrób to. Kosmos pokaże ci, jak możesz to zrobić. To jest dla ciebie dostępne. No tak jak zresztą wspomniała pani wcześniej, po pierwsze w naszej kulturze nie jest to zbyt powszechne podejście. Po drugie też to się na siebie nakłada, to niezbyt powszechne podejście bierze się stąd, że w nas też, w dorosłych kobietach, cały czas te stereotypy grają, że właśnie i dziewczynka, i kobieta mamy takie przekonania, że właśnie nie powinna się wychylać z jakąś, z takim przełamywaniem tego, co jest, jaka jest sytuacja zaistniała. No i właśnie my mówimy, że możesz spróbować jak najbardziej i same też mamy bardzo dużą frajdę w tworzeniu tych treści, bo widzimy, jaki jest odbiór i naszych czytelniczek, i nam znajomych dziewczynek. I no właśnie też nasze wewnętrzne dziewczynki też nam mówią, ale super, chcę zrobić pochodnie. Czy osoby, które tworzą te treści, później wykorzystują je w praktyce właśnie ze swoimi córkami albo z synami? Tak, oczywiście. U mnie w domu non-stop jakieś treści z kosmosu działają. Mimo, że mam trzech chłopców w różnym wieku, ale nawet no nie dalej jak wczoraj robiłam wszystkim chłopakom test, jaka bestia chce się z tobą zaprzyjaźnić, bo taki właśnie mamy w najnowszym numerze. Czyli też chłopców nie musi odstraszać to, że kosmos jest dla dziewczynek. Nie, bynajmniej. Właśnie czasami spotykamy się z takimi pytaniami. A co z chłopcami? Dlaczego ten kosmos nie jest dla chłopców? Czy to czasem nie jest wykluczanie chłopców? I my mamy na to taką odpowiedź, do której jesteśmy bardzo głęboko przekonane, że jeżeli jakiś chłopiec czy chłopcy chcą nas czytać, to jak najbardziej. Zapraszamy. Czasami pojawiają się też treści związane z chłopcami, na przykład w ankiecie. Zazwyczaj, prawie w każdym numerze wypowiada się chłopiec, odpowiadając na jakieś zadane dzieciom pytanie związane z tematem numeru. Natomiast to, na czym nam zależy, to stworzenie przestrzeni właśnie, w której dziewczynki będą mogły czuć, że to jest dla nich, że te treści są dla nich, dlatego że taką mamy kulturę, że większość treści, jakie są obecne, domyślnie kierowane są do mężczyzn i chłopców. I no, to jest trochę tak, jak są dwie osoby, które, nie wiem, przychodzą na obiad, ale jedna z nich jadła śniadanie, a druga nie jadła wcześniej przez 2 dni. I która będzie potrzebowała zjeść więcej? No ta osoba, która nie jadła wcześniej przez 2 dni. I dlatego my mamy takie poczucie, że tak mało do tej pory w naszej kulturze było treści kierowanych do dziewczynek, że jeżeli my tych treści akurat w kosmosie skierujemy bardzo dużo i będzie to skupione przede wszystkim na dziewczynkach, ich potrzebach, ich sposobie życia, ich sprawach, to pomożemy im właśnie nakarmić się tym, czego do tej pory nie miały nawet jak zaznać, bo i zresztą no, nie mają, dlatego że poza kosmosem nie ma zbyt wielu mediów, które rzeczywiście pozwalałyby dziewczynkom przysiąść i odetchnąć i na przykład nawet chociażby poczuć ulgę, że rodzaj
w tekstach językowy używany to jest rodzaj żeński. I dziewczynki, które czytają nasze teksty, po prostu no, w nich zwracamy się do nich, gdybyś chciała, to coś tam, a jakbyś przyszła, czy nie wiem, coś zrobiła. I dostajemy takie informacje właśnie od dziewczynek, czy też od ich mam, że to jest takie przyjemne, nie mieć tego właśnie założenia, które jest w całej naszej kulturze językowej, że tym domyślnym rodzajem językowym jest męski, które wydaje nam się oczywistością, no a tak naprawdę można sobie zadać pytanie, dlaczego nam się ono wydaje oczywistością. Równie dobrze chłopcy, też tak samo jak kobiety i dziewczynki w mnóstwie źródeł czytają domyślny rodzaj żeński, w kosmosie dla dziewczynek chłopcy mogą sobie spokojnie czytać domyślny rodzaj żeński, a nie domyślny rodzaj męski. Też mogą te treści jakoś przyswajać i kierować do siebie. No właśnie, to było moje kolejne pytanie, czyli w jaki sposób tworzy się pismo dla dziewczynek? Już pani wspomniała o tym, że to jest dostosowanie rodzaju żeńskiego, że są też ilustracje przedstawiające dziewczynki. Dziewczynki są bohaterkami. Tutaj na przykład mam wywiad z graczką RPG, rozmowę o graniu w RPG. W jaki sposób tworzy się treści dla dziewczynek jeszcze? My przede wszystkim mamy na pokładzie bardzo dużo prawdziwych ekspertek, które zajmują się na co dzień pracą z dziećmi i mają też szeroką wiedzę dotyczącą płci kulturowej i w ogóle kultury i tego, jak płeć jest obecna w naszej kulturze. A poza tym taką bardzo ważną nogą naszego działania, filarem naszego działania jest kontakt z prawdziwymi dziewczynkami. I my urządzamy debaty dziewczyńskie, kolegia z dziewczynkami, gdzie zapraszamy prawdziwe dziewczynki w sposób taki jak najbardziej sprawiedliwy, bo losujemy je z puli dziewczynek, które w jakiś sposób się zgłosiły do udziału. Więc to też nie jest tak, że na przykład, nie wiem, zapraszamy znajome dziewczynki, tylko naprawdę szanse mają dostać się na spotkania z nami nasze czytelniczki, które nie mają z nami żadnego innego powiązania oprócz tego, że czytają nasze pismo. I one też bardzo chcą się dostać na te spotkania, bo mają bardzo dużo do powiedzenia. I to jest dla nas niesłychanie ważne. W zeszłym roku na przykład my co roku ustalamy tematy na następny rok i w zeszłym roku zrobiłyśmy kolegium dziewczynskie, na którym padło bardzo wiele bardzo ważnych treści i informacji. Dziewczynki nam przekazały, co jest dla nich ważne i zgodnie z tą wiedzą uzyskaną od dziewczynek my tworzyłyśmy tematy na następny rok, czyli te wszystkie tematy numerów, bo każdy numerów w roku jest 6, każdy numer ma swój temat i każdy numer, temat każdego z tych numerów był tak naprawdę skonsultowany z grupą dziewczynek, które mówiły nam o tym, co jest dla nich ważne, co jest dla nich trudne, co jest dla nich wspaniałe. I na przykład numer jakiej chce szkoły, który był chyba 2 numery temu, to jest numer, o którym my wcześniej w ogóle nie myślałyśmy o jego stworzeniu. Natomiast na spotkaniu, na naszym kolegium z dziewczynkami, okazało się, że temat szkoły jest dla nich tak poruszający i tak też trudny i jest związane z nim tyle rozmaitych problemów i one tak bardzo tym żyją, że stwierdziłyśmy, że no nie ma wyjścia, robimy numer o szkole i to jest po prostu cały numer, w którym znajdują się teksty, treści, materiały na najróżniejsze sposoby odnoszące się do tematu szkoły, tego jak dziewczynki różne funkcjonują w różnych szkołach i w różnych też okolicznościach szkolnych. Więc to jest dla nas bardzo, bardzo ważne, żeby dziewczynki brały udział w tworzeniu naszego pisma i to się naprawdę dzieje. Jak to jest być dziewczynką teraz? Myślę, że być dziewczynką teraz to jest duże wyzwanie. Duże wyzwanie. Mówi się o kryzysie roli dziewczynki, podobnie jak mówi się o kryzysie roli kobiety, dlatego że
Jedną takim zjawiskiem pozytywnym jest to, że dziewczynki zaczęły mieć dużo więcej przestrzeni na to, żeby się realizować, podobnie jak kobiety, i na to, żeby móc w ogóle właśnie wyjść też spoza tej roli przypisanej sobie, a ta rola to jest, że właśnie dziewczynka raczej siedzi cicho, nie wychyla się, ładnie wygląda, jest troskliwa, oferuje pomoc i to właściwie wszystko, co w roli, czyli w obrębie tego stereotypu dotyczącego dziewczynki, ona ma możliwość zrobić. Więc pojawiły się możliwości i rzeczywiście, chociaż troszkę się ta taka bardzo sztywna rola rozszczelniła, to znaczy jest większe przyzwolenie na to, żeby dziewczynka właśnie sobie, nie wiem, na przykład energicznie się ruszała, uprawiała jakieś ciekawe sporty, żeby miała zainteresowania, które są uważane za chłopięce, jakieś techniczne czy matematyczne. A jednocześnie cały czas oczekuje się od dziewczynek właśnie tej opieki, empatyczności, skupienia na relacji, skupienia na drugiej osobie. I to jest dla nich bardzo trudne. Trochę, no podobnie właśnie jak kobiety. Dziewczynki trochę czują się tym przytłoczone, nie wiedzą też jak sobie z tym poradzić, no bo z jednej strony może odnajdują w sobie tą relacyjność, ale z drugiej strony też może odnajdują w sobie jakieś pragnienia samorealizacji, które mogą się wykluczać jedno z drugim, więc to jest takie, no taki, pojawia się taki dosyć spory konflikt w obrębie tej roli dziewczynek, czy roli dziewczynki. I to powoduje wiele różnych trudności. Są badania Towarzystwa Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, czy też Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, które pokazują, że zdecydowanie wśród dzieci, które są chore na kliniczną depresję, więcej jest dziewczynek. Więcej dziewczynek też się samookalecza, więcej dziewczynek jest narażonych na cyberprzemoc, czy na uzależnienie od internetu, więcej dziewczynek niż chłopców. Więc te alarmujące dosyć dane biorą się stąd, ta sytuacja alarmująca bierze się stąd, że no, dziewczynkom na pewno jest bardzo trudno. Jednocześnie my w kosmosie na pewno nie chcemy skupiać się tylko na tym, że dziewczynkom jest trudno i nie chcemy z kolei z powodu tego, że są te trudności i ich sytuacja jest dużym wyzwaniem, nie chcemy robić z nich ofiar. Nie chcemy, żeby dziewczynka teraz występowała w roli tej biednej, która jest tak bardzo przytłoczona i jest jej naprawdę tak bardzo źle, dlatego że no, jesteśmy przekonane, że nie tędy droga, że to, co jest ważne, to dawać dziewczynce uwagę, dawać jej szacunek i z takim prawdziwym zainteresowaniem i przekonaniem wewnętrznym, my dorosłe osoby, chcemy kierować się ku dziewczynkom i pytać się o to, czego one potrzebują, o czym marzą, czego pragną, co lubią po prostu. I to naprawdę się dzieje, bo mamy bardzo szerokie doświadczenie, które mówi nam, zarówno jeśli chodzi o działania fundacji, jak i jeśli chodzi o tworzenie pisma, że to, że taka postawa dorosłych osób przynosi ten rezultat, w wyniku którego dziewczynki nawet w trudnej, obiektywnie sytuacji kulturowej otwierają się na swoje możliwości. Czy można powiedzieć, że kosmos dla dziewczynek jest współtworzony przez dziewczynki, że one są jedną z takich, powiedzmy, twórczyń pisma? Tak, zdecydowanie. I to się już zaczyna w momencie, w którym, ponieważ my jesteśmy pismem non-fiction, to dużo mamy treści takich, które są z życia dziewczynek. I prawdziwe dziewczynki występują w naszych artykułach, robimy z nimi wywiady, więc już na tym poziomie dziewczynki mają głos, a to jest dopiero początek, dlatego że i właśnie co numer prowadzimy ankietę, gdzie akurat ja dzwonię do prawdziwych dziewczynek, których poszukuję po całej Polsce i zadaję im pytanie, na przykład, czy lubisz się bać.
i one mi odpowiadają bardzo chętnie na to pytanie. Mamy też mamy całą rozkładówkę listów dziewczynek, które one do nas przysyłają i nasza redaktorka naczelna Anna Błaszkiewicz samodzielnie czyta wszystkie listy i każdej dziewczynce odpisuje i wybiera te listy, które jest przekonana, że będą najbardziej ciekawe dla czytelniczek. Natomiast każda dziewczynka, która do nas napisze, jeżeli jej list nie zostanie opublikowany, ma szansę i jest też zapraszana do tego, żeby napisać kolejny. Może kolejny zostanie akurat wybrany jako taka ciekawa treść do magazynu. Więc też na przykład mamy kolejny dział, który jest tak naprawdę współtworzony przez dziewczynki, półka książkowa, w którym to dziale zawsze wypowiada się jakaś dziewczynka, która pokazuje czytelniczkom swoją półkę. I ona też jest szukana w taki oddolny sposób. Też można się zgłosić do półki. Dziewczynki piszą do nas listy. Piszą do nas też listy o swoich sprawach, o których nie chcą wcale mówić w piśmie czy w internecie, tylko chcą po prostu porozmawiać z nami. I my z jednej strony nie mamy zasobów, żeby się tym zajmować, no bo też nie jest to naszą rolą, ale jednocześnie zdarza się, że wchodzimy w jakiś dialog z takimi dziewczynkami i dzięki temu też dowiadujemy się właśnie, co słychać w ich życiu, na tyle, na ile jest to możliwe właśnie w tej naszej roli po prostu redaktorek pisma. I te dziewczynki też nas inspirują, które do nas po prostu piszą. No więc samo pismo to jest po prostu mnóstwo treści od dziewczynek, a oprócz tego i oprócz naszych kolegów i debat dziewczynkowych, to cały czas mamy z nimi kontakt na najróżniejsze sposoby. Teraz na przykład na imieninach Kochanowskiego też będziemy mieć właśnie kolegium dziewczynkowe. Zapraszamy dziewczynki do proponowania tematów na następny rok. A czy dużo dziewczynek do was pisze? Jak dużo, ile otrzymujecie listów? Nie mam statystyk, ale to, co wiem, to że nasza naczelna jest bardzo zarobiona na listach. Pytam też o to w tym kontekście, bo jak słucham, w jaki sposób powstaje wasze pismo, to przychodzi mi do głowy mały przegląd prowadzony przez Janusza Korczaka. Przez jakiś czas on później oddał pałeczkę innemu redaktorowi naczelnemu. Ale ja o małym przeglądzie pamiętam trochę z drugiej strony, bo w momencie, w którym czytałam biografię Józefa Hena, on opowiadał, jak duże na nim wrażenie zrobiło to, że ktoś go potraktował jako dziecko poważnie i to, że jego tam fragment tekstu został, on otrzymał od redaktora naczelnego uwagi i on się poczuł tak bardzo doceniony, że to później miało wpływ na to, że został pisarzem i że pracował tym słowem. I mały przegląd wpłynął bardzo silnie na właśnie późniejsze wybory również zawodowe, że ktoś potraktował to, co mówisz, to, co czujesz, to, w jaki sposób widzisz świat na serio i sprawił, że stałeś się częścią czegoś dużego. I cały czas mi to właśnie chodzi po głowie, jak słyszę, w jaki sposób budujecie swoje pismo, że te dziewczynki są częścią tej waszej wspólnoty. Tak, zdecydowanie mały przegląd to jest nasza wielka inspiracja i od czasu do czasu sobie zaglądamy do tych treści, które zostały w tych dawnych czasach stworzone i do listów czy artykułów krótkich dzieci napisanych przez nie. Jesteśmy naprawdę zachwycone tym, jak był mały przegląd prowadzony i właśnie też co dawał dzieciom, więc na pewno nim się inspirujemy i właśnie to jest jednym z naszych celów, żeby dawać dziewczynkom głos właśnie też na naszych łamach. Nawet dziewczynki, które do nas piszą, mają rozmaite pomysły i któregoś razu dostałyśmy propozycję opowiadania od dziewczynki, które to opowiadanie uznałyśmy, że jest tak dobrze napisane i ma tak fajne pomysły, że jesteśmy w stanie je opublikować. I opowiadanie dziewczynki o cieniu Emiki zostało opublikowane, wydaje mi się, że było to rok temu. Nawet nasza autorka poprosiła o ilustrację określonej ilustratorki, której prace bardzo jej się podobały w naszym piśmie i to też się udało, więc
no byłyśmy bardzo zadowolone z tego, że no, efekty naszej pracy mogą się przekładać na rzeczywisty wpływ na życie dziewczynki, która akurat wykonała taką pracę, którą uznałyśmy za całkowicie na poziomie naszych tekstów. Oczywiście ona została, to opowiadanie zostało poddane redakcji. Natomiast było to dla nas też takim znakiem, że jest to możliwe. Proszę Państwa, moim i Państwa gościem jest Katarzyna Michalczak, redaktorka Kosmosu dla Dziewczynek, a więcej o dziewczynkach i o tym, jak tworzyć dla nich interesujące treści, porozmawiamy już za chwilę. Witam Państwa ponownie, radio dla Ciebie. Słuchacie Państwa audycji Kobiece Historie i wracamy do tematu dziewczynek i do tematu kosmosu dla dziewczynek. Pismo to jedno, ale prowadzicie też Państwo portal. I co na tym portalu? Na portalu kierujemy się zdecydowanie do rodziców. Portal Kosmosu dla Dziewczynek, taki portal wiedzy, który nazywamy też Kosmosem dla Dorosłych, został stworzony z myślą o rodzicach, którzy, są to głównie mamy, dlatego że z naszych badań wynika, że przede wszystkim mamy jakoś są związane z kosmosem swoich córek, to one kupują mu kosmos i to one czytają razem z nimi te treści, chociaż nie tylko, ale w większości. Więc kierujemy się do mam i ojców, które i którzy chcą świadomie wychowywać swoje dzieci, bo to też niekoniecznie akurat muszą być dziewczynki, ale wychowywać swoje dzieci, w tym córki, właśnie ze świadomością trudności związanych z płcią kulturową, ale też możliwości, które daje nasz świat akurat dziewczynkom, tylko właśnie trzeba wiedzieć, jak po te możliwości sięgnąć, więc zależy nam na tym, żeby wspierać rodziców w takich najrozmaitszych trudnościach czy dylematach, od tego, jak pomagać dziewczynkom budować odporność psychiczną, poprzez jak bawić się z dziećmi na wakacjach. Ostatnio miałyśmy cykl, który cieszył się dużym powodzeniem. Jak rozmawiać z dziewczynką o higienie intymnej, czy iść z córką do ginekolożki, czy ginekologa po raz pierwszy. I no, wyszukujemy takie rozmaite pytania, które mamy, czy ojcowie zadają sobie właśnie wychowując córki, ale też synów, i staramy się na nie odpowiadać, kierując się z pytaniami do ekspertek i ekspertów, którzy się naprawdę znają na rzeczy, ale też do osób, które akurat jakąś sprawę przeżywają, doświadczają czegoś, bo wiemy, że też takie doświadczenie jeden do jednego, którym bohaterka czy bohater jakiegoś tekstu się podzieli z osobami, które czytają, też może bardzo wiele dać wsparcia rodzicom. A dużo osób jest w redakcji, portalu i magazynu? Jak duży macie zespół? Jesteśmy podzielone, bo my w ogóle funkcjonujemy jako Fundacja Kosmos dla Dziewczynek, więc w samej fundacji jest dosyć sporo osób, kilkanaście. I one zajmują się oczywiście no, rozmaitymi rzeczami, którymi zajmują się osoby w fundacjach. Natomiast w redakcji mamy taką najściślejsza grupa osobowa, to są cztery osoby, a w redakcji portalu to są 2 do 3 osób. I też no, akurat ten taki merytoryczny zespół, ten zespół, który zajmuje się samym pisaniem, czy właśnie dbaniem o treści, nie jest jakoś specjalnie liczny, więc my też się rolami wymieniamy. Już mamy do siebie zaufanie nawzajem i też przede wszystkim wiemy właśnie, o co nam chodzi, jaka jest nasza misja, więc dzięki temu też łatwo jest nam zrozumieć, czy to treści dla dziewczynek, czy treści dla dorosłych. A czy był jakiś tekst, który spowodował
poruszenie i dziewczynki do was pisały, słuchajcie, tak, ja też się z tym mierzę, albo tak, to było dla mnie ważne. Coś takiego, co rozpaliło tutaj ich emocje. Mamy taki dział, który powstał niedawno, który nazywa się Tropicielka Stereotypów i w tym dziale, też właśnie ten dział współtworzą dziewczynki. Zapraszamy dziewczynki do pisania listów. I też na początku, kiedy tworzyłyśmy ten dział, to miałyśmy trochę takich wątpliwości, że trzeba będzie wyjaśniać, co to jest stereotyp, że to jest tak naprawdę złożona kwestia, że czy na pewno nam się uda tak oddać dziewczynkom to, o co nam chodzi, żeby one złapały sedno tego celu, tego działu. No i okazało się, że dziewczynki świetnie złapały sedno i piszą do nas listy, naprawdę nawet dziewczynki 9-8-letnie. Ja znalazłam stereotyp w sklepie, bo jest dział zabawki dla dziewczynek i one wszystkie są różowe. I takie listy właśnie dziewczynki piszą, albo na przykład pralka jest tylko w toalecie damskiej, w jakimś, nie wiem, hotelu na przykład, nie? Więc dziewczynki mają naprawdę dobre oko do stereotypów i my widzimy, że one rzeczywiście są przez nie łowione, tropione i że te różne sprawy w naszej kulturze, które też często dorosłym już wydają się takie przeźroczyste, no bo jesteśmy do tego przyzwyczajone, przyzwyczajeni, to u dziewczynek budzą bunt. I właśnie dziewczynki mówią też dzięki kosmosowi, dzięki tej naszej wymianie, no bo kosmos, one też często do nas piszą, że kosmos je wspiera właśnie w takim trzymaniu się przy sobie i właśnie ufaniu jakimś swoim odczuciom, więc kosmos je też wspiera w tym, że jeżeli widzą, że przewijak jest w toalecie dla kobiet, to one tupią nogą i mówią, jak to? Przecież mój tata, mojego brata też przewija, nie tylko mama. I o tym do nas piszą, więc tutaj jest sporo poruszenia, a wiem też, że taki dział Nazwij To, który akurat polega na tym, że ja piszę do niego teksty i to jest dział, w którym poruszamy rozmaite trudne tematy, takie, o których trudno się wręcz rozmawia też z dziećmi, takie jak jakieś trudności psychiczne miałyśmy o depresji dzieci, o anoreksji, to wiem, że w tym dziale jest, w którymś z numerów ukazał się artykuł Śnieg w środku i to jest tekst o molestowaniu seksualnym i dostałyśmy parę sygnałów od naszych czytelniczek, że to był ważny tekst, bo ten tekst, jego celem jest pokazać dziewczynkom, że molestowanie to jest doświadczenie dużo większej liczby kobiet i dziewczynek, niż może się wydawać. I bardzo zależało nam na tym, żeby powiedzieć dziewczynce, nie jesteś sama. I no, dostajemy sygnały, że rzeczywiście to się udało, że one naprawdę poczuły, że nie są same. To faktycznie też bardzo ważne, też zmienia po prostu ich życie, czyli nie tylko, pismo nie jest tylko przestrzenią na to, żeby stworzyć, no dajmy na to te pochodnie, ale też na to, żeby sobie pewne rzeczy w głowie poukładać i właśnie uzyskać tą świadomość, że nie jesteśmy same. A jakby pani miała porównać dziewczynki dziś, a pani jak pani była dziewczynką? Ja czytałam Filipinkę i bardzo ją kochałam. Filipinka bardzo mi pomagała i wiem skądinąd, że część z moich koleżanek z redakcji, a być może nawet wszystkie, też czytały Filipinkę. Natomiast pamiętam, że oprócz tego pisma, które było jakoś bliskie memu sercu, ale też znajdowały się tam porady, których my byśmy nie zamieściły, że tam nie wiem, jak dobrać po prostu szminkę do kapelusza, przeciwko czemu nic nie mam, tylko po prostu uważamy, że to nie jest na tyle ważna treść, żeby o tym pisać w piśmie, które ma dzieciom, dziewczynkom pomagać odkrywać świat. Więc no, myślę, że przede wszystkim, to zresztą pani też o tym wspomniała, był taki, w naszym pokoleniu był taki głód tego, żeby poznać jakieś treści, które dzięki którym można byłoby się, będąc dziewczynką, dowiedzieć, że nie tylko ten dom i opieka i
piękny wygląd i bycie miłą i grzeczną, ale też podróże, zainteresowania, rozwijanie siebie, odkrywanie siebie, tworzenie i tak dalej. I to było bardzo trudno uzyskać z jakiegokolwiek źródła, jakby taki przekaz, więc trzeba było trochę sobie tak, no naprawdę kilofem w skalę wydłubywać taką możliwość, żeby w ogóle móc wyjść poza te stereotypy. I myślę, że mimo wszystko, tak jak patrzę na sytuację dziewczynek, to mimo wszystko ta przemiana akurat pod tym względem, że jest w ogóle dostępność, taka myśl, że dziewczynka mogłaby wychodzić poza tę rolę sobie przypisaną, to jest przemiana, która nastąpiła. I inna sprawa, w jaki sposób i do jakiego stopnia jest to realizowane, ta możliwość, która się otworzyła, ale myślę, że jest to wprawdzie mały, ale już ważny krok, że dziewczynki mają więcej przestrzeni, myślę, niż to poprzednie pokolenie, czy dwa pokolenia wcześniej, więcej przestrzeni, żeby odkrywać siebie. Już dla samego tego odkrywania, a jak potem przy tym odkrywaniu mają możliwość realizować siebie, no to jest inna kwestia. Natomiast my w kosmosie bardzo chcemy dbać o to, żeby dziewczynki mogły i odkrywać siebie, i realizować to, co jest dla nich ważne. To, co też mam wrażenie, że się zmieniło, to bycie rodzicem. Bycie rodzicem dziewczynki, bycie w relacji ze swoim dzieckiem. Mam wrażenie, że jeszcze za moich czasów jednak ten dystans pomiędzy rodzicem a dzieckiem był zdecydowanie większy. A tutaj zaczęto mówić właśnie o relacji, o tym, żeby temu dziecku pomagać poznawać świat, a nie tylko zapewniać mu, powiedzmy, dobra materialne na zasadzie, żeby miało jeść i ubranie takie w miarę bez wstydu, bez ład, bez dziur, tylko po prostu, żeby spędzać z nim jakościowo, z nim lub z nią jakościowo czas. Więc mam wrażenie, że to podejście do rodzicielstwa też się zmieniło. Tak, to jest bardzo ważna zmiana, też rzeczywiście na lepsze. A tutaj oprócz tego, że ta zmiana zaszła i to jest zdecydowanie coś optymistycznego, no to pojawia się trochę rozmaitych schodów. No bo na przykład ta zmiana zaszła najprawdopodobniej tylko i wyłącznie w pewnej określonej grupie osób, które na przykład tych osób, które nas słuchają, bo mają taką możliwość, żeby nas słuchać. Są z jakiegoś większego miasta, mają więcej zasobów, czy to intelektualnych, czy też materialnych, żeby móc interesować się w ogóle wychowaniem dzieci i mieć taką przestrzeń nawet czasową na to, żeby skupić się na sytuacji swojego dziecka i jakoś starać się je wspierać. No to na pewno nie jest jakaś norma w Polsce i wciąż jest mnóstwo dziewczynek, które na przykład są z małych miejscowości i które zdecydowanie potrzebują też wsparcia kosmicznego, dlatego że nie mają żadnego innego i ich rodzice może by chcieli je wspierać i jakoś za nimi podążać, ale nie mają na to czasu. Są zajęci zarabianiem pieniędzy na to, żeby przetrwać i takie dziewczynki też piszą do nas czasami listy i na przykład dają nam znać, że to są dla nas bardzo wzruszające chwile, kiedy czytamy te listy, że kosmos jest ich jedynym oparciem i jedyną taką możliwością właśnie jakoś wyjścia poza to, co no jest właśnie nie do przejścia, no bo na przykład nie ma tych pieniędzy, po prostu nie ma pieniędzy, więc na przykład, nie wiem, na zajęcia dodatkowe, które dla dziewczynek w dużym mieście najczęściej są oczywistością i wręcz z kolei bywają nimi przeładowane, co jest jeszcze innym problemem, to te dziewczynki po prostu nie mają zasobów, nie mają jak dotrzeć, nie mają jak za nie zapłacić. A teraz nie mogę sobie przypomnieć, od czego wyszłyśmy i jakie było pani pytanie na koniec. Jakby. Jak zmieniało, jak teraz wygląda rodzicielstwo właśnie w porównaniu do tego, co było, no powiedzmy, pokolenie temu. Tak, tak. No i właśnie, więc jest, ale możemy się też skupić, bo też czemu nie? Ta grupa tych osób, które mają te zasoby i przestrzeń, żeby dzieci wspierać, jest jak najbardziej bardzo ważna. Więc możemy się też na niej skupić i jakoś właśnie o niej porozmawiać. Więc
to z jednej strony jest naprawdę super, że rodzice chcą zwracać uwagę na dzieci i budować z nimi relacje i szukają informacji. I z tego co wiem, to no zresztą to, że działa nasz portal i że on jest czytany i też dostajemy jakieś wiadomości zwrotne od rodziców, że przydają im się nasze artykuły, jest najlepszym dowodem na to, że takie treści są potrzebne i że rodzice z nich korzystają. Więc to jest też wspaniałe, że rodzice naprawdę no, potrafią usiąść i zadać sobie to pytanie, czego ja właściwie chcę od tej relacji z moim dzieckiem. Czego chcę tu i teraz, no bo właśnie też zaczynamy widzieć to, że relacja z dzieckiem to nie jest tylko budowanie jego zasobów na przyszłość. Jak będzie dorosły, no to przyjdzie i nam podziękuje, że o rodzice, drodzy, jak fajnie, że mogłam chodzić na basen, to teraz świetnie pływam. Tylko to jest też właśnie to, co dostajemy w tym momencie. Teraz nasza córka jest dziewczynką i teraz ja jestem jej mamą i my możemy być razem właśnie w takich okolicznościach, w jakich teraz siedzę. Więc zamiast na przykład, nie wiem, pójść na zakupy po pracy, no to wybieram, chociaż jest to może trudniejsze i większym wyzwaniem, bo jestem zmęczona, wybieram, że pójdę z córką na spacer do parku i to już wystarczy. I to jest super i porozmawiam z nią wtedy o, nie wiem, dowolnym, ważnym czy mniej ważnym temacie, ale właśnie będziemy razem. I to jest super. Jednocześnie, jak na przykład zdarza mi się rozmawiać z ekspertkami, które się wypowiadają na różne tematy do naszych artykułów, to też dowiaduję się, że psycholożki, psychoterapeutki mają czasami trudność w rozmowach z rodzicami, którzy tak jakby już zapędzili się trochę za bardzo w tych działaniach na rzecz dzieci i tak jakby już idą w drugim kierunku, czyli chcą wyprzedzać każdy krok w rozwoju dziecka, chcą się orientować na każdy temat, chcą pomagać dziecku nawet w najdrobniejszych trudnościach i myślę, i o tym też my w Kosmosie mówimy, że może czasami nie jest to aż tak ważne, żeby nad wszystkim mieć kontrolę, tylko właśnie ważniejsze jest być z dzieckiem taką, jaka ja jestem teraz. Jeżeli powiem mojemu dziecku, mojej córce, jestem teraz zmęczona, to ona też się wiele ode mnie dzięki temu nauczy, bo dowie się, że dorosła kobieta ma prawo też odmówić na przykład jakiejś, nie wiem, pomocy drobnej, oczywiście pod warunkiem, że to nie chodzi o jakiś duży problem, pomocy, czy nie wiem, spędzenia czasu, czy wykonania jakiejś takiej pracy emocjonalnej na rzecz bliskiej osoby, dlatego, że po prostu jest zmęczona i dba o siebie. Bardzo ważny pani problem poruszyła. Przyznam szczerze, że to jest taki mój trigger, bo była taka reklama jakiegoś środka przeciwbólowego i osioł tej reklamy było, że jest dziewczynka, która chce się pobawić, jest tam przebrana już za wróżkę, czy tam coś w tym stylu, ma skrzydełka, ma różdżkę i jest mama, która jest chora i mama nie może być chora, tylko musi wziąć tam dwie pigułki i komentarz, mamą jestem cały czas, a we mnie po prostu wtedy straszne wichry wewnątrz się działy, bo mama ma prawo być zmęczona, mama ma prawo być chora i jest to informacja dla tego dziecka też ważna, że wszyscy jesteśmy ludźmi. Tak, tak. I to, co jest bardzo tutaj istotne, to że dziecko najwięcej uczy się obserwując dorosłych i obserwując dorosłych uczy się, jaką dorosłą osobą ono ma być. To znaczy, czego świat od niej oczekuje. I myślę, że to jest szalenie ważne, żeby uczyć dziewczynki tego, że one mają prawo przede wszystkim dbać o siebie i że to jest najważniejsze i nie dlatego to jest najważniejsze, że teraz wychowujemy egoistki, tylko dlatego, że jeżeli osoba zadba przede wszystkim o siebie, to będzie miała zasoby, żeby w ogóle funkcjonować w świecie i dbać też o innych. I to staramy się pokazywać też rodzicom w naszym portalu i zawsze
jakikolwiek temat podejmujemy, to bardzo zależy nam na tym, żeby właśnie zwrócić się do rodziców z takim zawołaniem, że przede wszystkim zadbaj o siebie. Przede wszystkim zastanów się, czy ty jesteś teraz, czujesz się zaopiekowana, czy ty jakoś ogarniasz swoje emocje, czy ty czujesz się bezpieczna, bo twoja córka widzi, jak ty postępujesz i ona dostaje komunikat: tak postępuje kobieta, a ponieważ jest wychowywana do roli kobiety, to jest to dla niej jednoznaczne z komunikatem: tak masz postępować ty. Więc jeżeli dziewczynka będzie widziała mamę, która oczywiście dba o nią, ale też umie odpoczywać, umie się dobrze bawić, wie kiedy ją na coś stać, a kiedy po prostu już nie ma siły, to sama też będzie uczyła się sięgać do samej siebie właśnie po te informacje i prawdopodobnie już wkrótce, jeżeli będzie jakaś osoba od niej oczekiwała, nie wiem, na przykład pomocy, to ona zamiast postępować automatycznie zgodnie ze swoją stereotypową rolą, czyli rzucać się na pomoc, najpierw zapyta samej siebie, czy ja jestem w tym momencie na to gotowa, czy ja mam w ogóle siłę, zasoby, możliwości, żeby tej osobie pomagać. I oczywiście, że jeżeli tak będzie, no to jak najbardziej niech pomaga, a jeżeli tak nie będzie, to właśnie niech się zajmie sobą i super. Także proszę Państwa, oprócz tego, żebyśmy dbali o swoje dzieci, dziewczynki, ale nie tylko, synów również, to jeszcze dodatkowo możemy zaopiekować się swoim wewnętrznym dzieckiem. Możemy to zrobić z pismem Kosmos dla Ciebie. Możemy, proszę Państwa, zrobić pochodnie. I ja najprawdopodobniej właśnie w ten sposób spędzę swój weekend. Moim i Państwa gościem była Katarzyna Michalczak, redaktorka pisma Kosmos dla Dziewczynek. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. We'll be right back.